Mirosław Breguła, wokalista i współzałożyciel zespołu Universe Nie Żyje, muzyk, popełnił samobójstwo w swoim domu w Chorzowie. Największe sukcesy grupa odnosiła w latach 80. i 90. Do historii przeszły takie utwory jak Mr. Lennon, Wołanie o ciszę czy Tacy byliśmy, Anna ginał. Głos co jeszcze śpiewać mu. Już nie zaśpiewa. Mirosław Breguła miał 43 lata. Od ćwierć wieku współtworzył zespół Universe. Kochał Beatlesów. Jedna z najpopularniejszych piosenek zespołu była hołdem, jaki złożył tragicznie zmarłemu Lennonowi. I do lutych samych serc twój fan ci oddaje cześć. Miał wiele planów, wiele umówionych już koncertów, między innymi w Niemczech. Mirek też był artystą, tak zwanym pełnym tego słowa znaczeniu. No, zdarza się, że artysta jakoś tam przeżywa, czy jest wyjątkowo jakoś wewnętrznie rozgoryczony. To ostatni występ Mirosława Breguły. W duecie z Andrzejem Lampertem zaśpiewał w niedzielę w Chorzowskim Teatrze Rozrywki. Bardzo chcieliśmy właśnie swojej publiczności, bo tam byli również ludzie związani z naszym zespołem, pokazać takie połączenie, tak naprawdę połączenie pokoleń w tej właśnie specyficznej, specjalnej piosence. Ciepłe teksty i pogodna, czasem nastrojowa muzyka. Tak o zespole mówią krytycy. Universe powstał w 1981 roku i to właśnie lata 80. i 90. były dla grupy najważniejsze. Niewątpliwie dzisiaj epoka Universu się kończy. Mam nadzieję, że Mirek już spotkał Johna Lennona i że teraz być może przyjdzie im razem trochę pomuzykować. Nie zaśpiewasz jej już nic. Wołanie przez ciszę, blues na wpół do 5 rano, czy tyle chciałem ci dać? Muzyka pozostanie. Dziś w Chorzowie pożegnano Mirosława Bregułę, współzałożyciela i wokalistę zespołu Universe. Nad trumną rodzina, koledzy z zespołu i tysiące fanów, ci, dla których znaczył wiele, podobnie jak jego muzyka. Mirosław Breguła miał 43 lata, życie odebrał sobie w Dzień Wszystkich Świętych. Nie wiadomo, co było tego powodem. Wiadomo, że zespół Universe w najbliższych planach ma koncert poświęcony pamięci zmarłego wokalisty. Jeśli chciałbym znów odejść, nie otworzy drzwi, nie powie mi. Miał dla kogo żyć. Przecież on tak bardzo kochał swoje dzieci. Wiem, o tyle wiem, że miał jakieś problemy życiowe. Nie poradził sobie chyba z tym wszystkim. Bardzo szkoda, bo kiedy odchodzą artyści, to naprawdę świat się robi taki coraz bardziej pusty. Mirosław Breguła, lider istniejącego od 26 lat zespołu Universe, gitarzysta, autor tekstów, kompozytor. Nad ranem 2 listopada odebrał sobie życie, wieszając się na klatce schodowej chorzowskiej kamienicy. Zostawił list pożegnalny. Napisał, że przepraszam, to chyba najgłupsze słowo do swoich synów. Napisał Piotrusiu, Tomku, przepraszam, to chyba najgłupsze słowo, które mogę napisać. Napisał też, nie chciałem tak żyć. Nikt nie może wejść do drugiego człowieka. Jak jest to cierpienie wewnętrzne, duchowe? Się okazało, że no, w danej chwili po prostu nie wytrzymał. Ja myślę, no, w tej chwili, że no, po prostu nie było nikogo, kto by go powstrzymał przed tym. Mnóstwo razy tak się zdarzało, że liczył na tą pomoc i ją dostawał. W takim momencie nie wiem, czego brakło. Zespół Universe powstał w 1981 roku z inicjatywy Mirka Breguły i Henryka Cicha. Odnosili sukcesy w latach 80. Wygrywali przeglądy, festiwale muzyczne. Universe 5-krotnie nagradzano na festiwalu w Opolu, a jednak duże wytwórnie nie chciały wydawać ich płyt. Uważam, że część niepowodzeń zespołu i Mirka, i część jego rozterek osobistych wynika również z tego, że chciał przekazywać coś ludziom i nawet tego mu nie udostępniono. Nie chciał się ścigać, nie chciał się bić o pierwsze miejsce, nie chciał być na pierwszych stronach gazet, chciał po prostu grać. Oni byli takim czarnym koniem, wtedy przez właśnie swoją szczerość, taką niewinność i taką
taką nieskazitelność, taki w ogóle jakby ich nie dotknęła żadna zaraza show biznesu. I tacy pozostali do końca i to jest w nich najfajniejsze, to było w nich najfajniejsze. Universe miał swoich fanów, ale jakoś nie miał szczęścia do mediów. Bo ja bez ciebie nawet nie wiem jak żyć. Myślę, że na pewno był artystą do końca niespełnionym i to był też jakby chyba powód tego, że nie mógł sobie ze swoimi problemami życiowymi i właśnie z takim niespełnieniem artystycznym nie mógł sobie poradzić. Pani Beata jest młodszą siostrą Mirosława. Ich matka zmarła na raka, kiedy mieli po kilka lat. Od tej pory Mirosława wychowywali jedni dziadkowie, Beatę drudzy. Nawet ja najbliższa, jedna z najbliższych osób, nie umiałam do końca dotrzeć do niego. Zawdzięczam Mirkowi życie, bo kiedy miałam 2 latka, to on mnie wyciągnął mnie z mieszkania, w którym byliśmy sami i paliło się. I Mirek mnie wyciągnął z łóżeczka. I potem mi o tym powiedział. Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, dlaczego wokalista Universu popełnił samobójstwo. Jego małżeństwo rozpadło się kilka lat temu. Osierocił 2 synów, 8-letniego Piotra i 18-letniego Tomka. To poczucie osamotnienia w nim narastało i można było je wyczuć w głosie. Zespół Universe wydał 12 płyt. Mirek nagrał też swój solowy album. O swojej muzyce mówił mało. Oto fragment jednego z wywiadów. Staram się po prostu pisać to, co mi się tam wydarza, czy dzieje gdzieś tam w środeczku. Płyta nie może być wydawana tylko dlatego, że zespół musiałby o sobie przypomnieć mediom, czy coś takiego. Płyta musi być jakąś potrzebą. Mam takie marzenie, kochani, żeby spokojnie grać, spokojnie tworzyć, i zawsze pokazywać wam koncert na najwyższym możliwym poziomie. Nie płaczę, bo szkoda łez, że świat tak okrutny jest, zabija. Część mnie umarła z nim. Pochowałem dzisiaj nie tylko przyjaciela, ale jak gdyby starszego brata. Dlaczego to zrobiłeś? I że bardzo mi ciebie brakuje. Nasuwa mi się tylko takie jedno zdanie. Kochany Mirku, nie martw się nic, jesteś już z Johnem na Strawberry Field. Ich radości, tego słońca, które wprowadzą, i jego piosenek nowych, których nie napiszę. John, czy mam zostać tu sam? Napisał ponad 150 tekstów piosenek. Był gitarzystą, kompozytorem, ale przede wszystkim wokalistą. Jego charakterystyczny głos był znakiem firmowym zespołu. Dziś mija dokładnie rok od samobójczej śmierci Mirosława Breguły, współzałożyciela i lidera kapeli Universe. Jego prochy spoczywają na cmentarzu przy kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Chorzowie Starym. Dziś w Chorzowie spotkali się przyjaciele i fani artysty. Grzegorz Rudnicki. Mirek Breguła. Mówili o nim wokalista o złotym głosie. Dosięgło cię aż 5 kul, by zadać śmiertelny ból. Był zafascynowany muzyką grupy The Beatles. Właśnie od jednego z utworów brytyjskich Żuków wzięła się nazwa zespołu. W kilku wywiadach sprzed lat wspominał, że rodzina była dla niego ważniejsza niż trasy koncertowe. Jeszcze piękniejszą rzeczą jest powrót do domu, bicie się z synem, zagranie w Warcaby z żoną i popatrzenie na przykład na Studio Sport. Kadłubem grupy oprócz Breguły był jego współzałożyciel Henryk Cich. Kiedy rok przed śmiercią wokalista zachorował, na koncertach zastępował go jego kolega. Było widać, że w momentach, w którym on umiał zaśpiewać, to śpiewał sam, a już mi wzrokiem pokazywał, załóżmy, jak jakaś wyższa partia była, żebym go po prostu przejął stery. Grali razem przez 26 lat, między innymi w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i na Kubie. Na scenie muzycy rozumieli się bez słów. Życzyłbym każdemu muzykowi, żeby
w swoim życiu spotkał kogoś takiego jak Mirek w swoim życiu artystycznym i potrafił z kolegą pogadać właśnie na tej płaszczyźnie. Mirosław Breguła zostawił po sobie 11 albumów. Pierwszą płytę z powodu problemów z wytwórniami muzycznymi zespół nagrał dopiero w 90 roku. Jak przychodzi do zagrania tej muzyki gdzieś tam, jak to Mirek mówił, że najbardziej popularna piosenka ogniskowa w taką ciszę, no to jeszcze tak. Natomiast pozostałe rzeczy już nie są wcale takie proste, czy do zagrania, czy do wyśpiewania. Muzyka na czasie, wydaje mi się, będzie nadal cały czas. Jest refleksyjna, spokojna, daje dużo do myślenia. Zawsze był radosny, a do smutku przyznawał się tylko nielicznym. Ostatni koncert dał w Teatrze Rozrywki 27 października ubiegłego roku w Chorzowie, na 6 dni przed śmiercią. Nie zaśpiewasz jej. Tak, gdzie serce na środku. Thank you.